Witam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Witam po przerwie i dziękuję za cierpliwość, bo co jakiś czas w rytm, który ma swoją regularność, zapadam na bezsilność, która w końcu mija i nie chcę się nad tym zbyt długo rozwodzić, bo rzadko patrzę za siebie. Dzisiejsza historia jest czymś, co od sporego czasu bardzo mnie interesuje. Dotyczy ona rejonu Miami, Bahamów, części Trójkąta Bermudzkiego. I moment olśnienia w moim przypadku pojawia się, kiedy centralnie na Miami szedł w zeszłym roku huragan Dorian. Huragan prół prosto w centrum miasta, ale w pewnym momencie, jak kontrolowany niewidzialną siłą, zmienia swój kurs szerokim łukiem omija Miami, by następnie wrócić z powrotem na swoją wcześniejszą ścieżkę. Wówczas byłem przekonany, że jest to ilustracja tego, w jaki sposób manipuluje się zjawiskami pogodowymi, ale krótko potem przyszła druga myśl. Myśl taka, że Miami stoi w specjalnym punkcie na Ziemi stoi w potężnym słupie energii, który z łatwością odpycha nawet potężne huragany. I jest przyczyną rozmaitych anomalii wrzucanych często do przepastnego worka, zwanego Trójkątem Bermudzkim. Jest to miejsce, gdzie Atlantyk spotyka się z Morzem Karaibskim, łącząc się ciepłym prądem zatokowym, zwanym Golfstromem. I z jednej strony ogranicza go należąca do Bahamów wyspa Bimini, a z drugiej półwysep Jukatan. Mniej więcej w środku tej strefy znajduje się wyspa Kuba. Co jakiś czas z tego rejonu pochodzą raporty o odkryciu na dnie morza czegoś, co sugeruje rozległe ruiny dawnej, zaginionej cywilizacji. Amerykańska Navy traktuje ten teren jako swoje własne podwórko i pracowicie tworzy mapę dna morskiego tego akwenu. Ludzie, którzy w tym uczestniczą, mają obowiązek zachować pełną tajemnicę tego, co tam się odkrywa i to pod groźbą sądu wojskowego. Jeśli próbują to zrobić prywatne firmy, to można się spodziewać kryminalnego śledztwa w tej sprawie. I strefę tę nazywa się Hadzon. Paulina Zelicki prowadziła, zatrudniona przez rząd Kuby, badania dna morskiego w 2001 roku. I odkryła na dnie morza ruiny prawdziwego Metropolis, leżącego u zachodnich wybrzeży Kuby. Opowiedziała o tym światu, i początkowo światowe media, takie jak New York Times, były bardzo zainteresowane jej odkryciem, ale na krótko to zainteresowanie szybko minęło i nikt już więcej nie pisał o Atlantydzie na dnie morza. Paulina Zelicki próbowała zorganizować kolejną wyprawę na własną rękę z Meksyku, gdzie nieoczekiwanie została aresztowana i trafiła za meksykańskie kraty. Ktoś naprawdę mocno starał się zniechęcić ją do tych badań. Po wydostaniu się z więzienia wyjechała do Kanady, gdzie mieszka do dziś. Jej odkrycie jest bezsprzeczne. Zdjęcia dna morskiego pokazują podwodne miasto pełne dużych rozmiarów budynków i piramid. Wiele wskazuje na to, że wiedział o tym doskonale słynny amerykański pisarz Ernest Hemingway, który spędził wiele czasu żeglując u wybrzeży wyspy Bimini. Hemingway przezornie trzymał wszystkie swoje notatki i mapy w sejfie swojego domu na Kubie. Prezydent John Kennedy postanowił za wszelką cenę przejąć te dokumenty, i rzeczywiście mu się to udało. Jego wysłanniczką była wnuczka pisarza Mariel, która dostarczyła dokumentację osobiście samemu prezydentowi, który umieścił ją w swojej bibliotece. Widziano Mariel, jak wnosiła skrzynie z posiadłości Hemingwaya na Kubie do Białego Domu, i dziś nikt nie wie, co się z tym stało. Ciekawe jest to, że Edgar Casey, legendarny amerykański jasnowis, w jednym ze swoich proroczych snów zobaczył ruiny Atlantydy na dnie Morza Karaibskiego u wybrzeży Bimini. Casey był niezwykłą osobowością i prawdopodobnie jego wiedza wynikała ze znajomości tradycji hermetycznej. Edgar Cayce tworzył swoje odczyty ze snów przez cztery dekady i zaczął opowiadać o zaginionej kulturze, o Atlantydzie, jaka rozwijała się na Wielkiej Wyspie na środku Atlantyku. Na skutek kataklizmu wyspa, na której istniała ta zaginiona cywilizacja, rozpadła się na trzy większe części. Wyspy Kanaryjskie są jedną z nich. Ale miejsce, gdzie życie przetrwało najdłużej, zdryfowało na południe, stając się dzisiejszymi wyspami Bahama. Miejsce to Casey nazywa Posejdonią. To tam, według niego, ma się znajdować jedna z kilku przedpotopowych bibliotek, jakie dotrwały do naszych czasów. Innym miejscem, gdzie ukryta jest kolejna taka biblioteka, to miejsce pod prawą łapą Sfinksa, a ostatnia ma się znajdować na Jukatanie. Opowiadałem ostatnio o rozmaitych odkryciach na Jukatanie, o zaawansowanych kulturach Majów, Olmeków, Tolteków i kto wie kogo jeszcze. Wszystkie one miały dostęp do jakiejś zaawansowanej wiedzy, którą przejęli od kogoś innego. Inne kultury, oprócz tych z Ameryki Środkowej, jakie miały kontakty z zaawansowaną wiedzą, to cywilizacja Inków, cywilizacja egipska i kultury Mezopotamii. I wszystkie te niezwykłe, megalityczne miejsca to tylko pocztówka. Krótkie wejrzenie w to, czym była zaginiona cywilizacja i jaką wiedzę posiadała. Najczęściej ich wiedza nazywa się określeniem starożytnej szkoły tajemnic. Pisał o tym Rudolf Steiner i inni teozofowie, ale informacje te nigdy nie trafiły do powszechnej ludzkiej świadomości, zawsze utrzymywane na poboczu dziwności i szaleństwa przez Akademię i System Edukacji. Proszę Państwa, szukamy ujawnienia w kwestii UFO, a tymczasem może najpierw przydałoby się ujawnienie w kwestii naszej własnej przeszłości? O tym, że jakieś pozostałości po zaginionej cywilizacji znajdują się gdzieś na Karaibach, legendy krążą już od dawna. Brat Ernesta Hemingwaya miał nawet odkryć coś, co nazwał Nową Atlantydą i fontanną młodości. Les Hemingway był uderzająco podobny do swojego brata i skończył w podobny sposób jak Ernest. Także popełnił samobójstwo i było to zaskoczenie, bo Les Hemingway był człowiekiem kochającym życie. Z kolei życie wnuczek Ernesta, Mariel i Margot to nieustanny rollercaster. Ale nie tylko oni interesowali się tym regionem świata. Bahamami i Bimini interesował się syn amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosevelta, Eliot Roosevelt. Na spotkaniu z Churchillem i Eliotem Rooseveltem, który reprezentował ojca, Stalin miał powiedzieć, że należy zebrać wszystkich niemieckich naukowców i ich po prostu zabić. To był jego sposób na to, aby powiedzieć, że nie zgadza się na operację Paperclip. Eliot Roosevelt ochoczo przytaknął, zróbmy to, powiedział. Ale jego ojciec nigdy nie zamierzał się na to zgodzić. FDR wiedział, że Stalin jest tak samo zły jak Hitler. I na tym spotkaniu Churchill miał się poderwać z krzesła i powiedzieć, że raczej zastrzeli samego siebie, niż pozwoli na zabicie tych ludzi. Elliot Roosevelt był pilotem i przyjacielem Howard'a Hughesa, multimilionera, a jednocześnie tajemniczego i niezwykłego człowieka fascynata lotnictwa. To właśnie Elliot załatwił w amerykańskim senacie pieniądze na budowę gigantycznego hydroplanu Husa z -Gus. W dzisiejszych pieniądzach samolot kosztował 700 milionów dolarów. Elliot Roosevelt jest w nieoczekiwany sposób związany z Hudson na Karaibach. Mieszkał w Miami, ale także w Hawanie. Spędził wiele czasu na Bahamach i w swoich pamiętnikach często pisze o wspaniałym czasie, jaki spędził z rodziną wokół wyspy Bimini. Traktował wyspę Bimini jak swój dom. W tamtych czasach Bimini była dziką wyspą, ale działała na wielu ludzi jak magnes. Spędzał tam czas Richard Nixon, a Martin Luther King napisał na Bimini swoje słynne przemówienie, znane jako Miałem Sen. I had a Dream. Wielu niezwykle ważnych i wpływowych ludzi przewinęło się przez tą niewielką wyspę. Ernest Hemingway, który miał żeglować przez te wody w poszukiwaniu wielkich ryb, jak się okazuje, wcale nie był zainteresowany łapaniem marlinów. Podobno całymi dniami wpatrywał się w wodę. Szukał czegoś. O zatopionej Posejdoni wiedział od Edgara Casey, który przyjaźnił się z jego rodziną. Casey przepowiadał nawet przyszłość matce Ernesta. Odwiedzał Hemingwayów w Chicago i czasem zostawał w ich domu przez miesiąc. Patrząc na ich przyjaźń w tym kontekście, zainteresowanie Hemingwaya wyspą Bimini przestaje dziwić. Z kolei Elliot Roosevelt to intrygująca postać. Syn potężnego prezydenta, uczestniczący w ważnych dla świata wydarzeniach z końca II wojny światowej, a jednocześnie postać, która skutecznie umyka z radaru historii. Tymczasem ma on w swoim życiu wiele zaskakujących epizodów. Został on na przykład oskarżony o zorganizowanie spisku mającego na celu wymordowanie elity rządzącej wyspami Bahama. Spisek został wykryty, a zabójca, który miał dokonać zamachu, schwytany, zanim jeszcze rozpoczął swoje działania. Zabójca wyjawił, że zlecenie przyjął od Eliota Roosevelt'a, ale Eliot, mimo poważnych dowodów przeciwko niemu, został w końcu uniewinniony. W sprawozdaniu z przesłuchania w tej sprawie, które opublikował wówczas New York Times, Eliot z zimną krwią powiedział, że to oskarżenie jest kłamstwem. Artykuł pochodzi z 3 października 1973 roku i pozwolę sobie go zacytować. Elliot Roosevelt pod przysięgą gniewnie zaprzeczył na zarzut postawiony mu przez mającego już za sobą wyrok oszusta giełdowego, że był on w 1968 roku częścią spisku na życie premiera Bahamów, Lindena Pindlinga. Pan Roosevelt, 63-letni syn Franklina Delano Roosevelta, powiedział, że oskarżenia i inne zarzuty jego związków ze sprzedażą obligacji to okrutne kłamstwa, które wywołały u niego emocjonalny, fizyczny i finansowy stres nie do zniesienia. Pan Roosevelt dobrowolnie pojawił się przed składem komisji 18 września, gdzie prowadzono przesłuchanie Luisa Mastriany który zeznał, że został wynajęty przez pana Roosevelta, który obiecał mu 100 tysięcy dolarów za zamordowanie pana Pindlinga. Premier Bahamów miał być zabity za to, powiedział Mastriana, że wycofał się z obietnicy przyznania licencji na prowadzenie na wyspach kasyn z grami hazardowymi dla Michaela McLeany, wspólnika pana Roosevelta, a także Mejera Lanskiego, członka podziemia przestępczego. Licencja miała być nagrodą za wynoszącą 1 milion dolarów kontrybucję na kampanię wyborczą pana Pindlinga. Pan McLeany również zaprzeczył tym zarzutom. Miesiąc temu Mastriana zeznał, że razem z panem Rooseveltem prowadził handel z kradzionymi papierami wartościowymi. Podobne oskarżenie złożył dzisiejszego popołudnia Patsy Lepera, pośrednik pomiędzy przestępcami a firmami brokerskimi, mówiąc, że w latach 1969-70 dokonał co najmniej trzech osobnych transakcji, w których Elliot Roosevelt sprzedawał skradzione papiery wartościowe. Pan Roosevelt odpowiedział na te zarzuty, mówiąc, że jest przekonany, że Mastriana i Lepera są winni krzywoprzysięstwa, starając się oszukać komisję, za co powinni trafić pod sąd. Pan Roosevelt, ubrany w szary garnitur i białą koszulę, w towarzystwie żony, mieszka w Portugalii od 1972 roku. Składając zeznania przed komisją, został on życzliwie potraktowany przez członków tego panelu, którzy wielokrotnie podkreślali zasługi jego rodziny, Podkreślając, że w przypadku udowodnienia krzywoprzysięstwa świadkowie powinni być osądzeni. Mastriana w swoim zeznaniu z 18 września wyznał, że dostał zaliczkę w wysokości 10 tysięcy dolarów za zabicie pana Pindlinga. Otrzymał on 87 500 dolarów w gotówce, a resztę w czekach wystawionych mu przez pana McLean i podpisanych przez pana Roosevelta, a następnie przekazanych Mastrianie. Kopie tych czeków przedstawiono jako dowód. Nie ma jednak pewności, do czego miały być wykorzystane te pieniądze. Koniec cytatu. Tak więc wynika z tego, że albo ktoś usiłuje wrobić w awanturę Roosevelta, albo jest on rzeczywiście uwikłany w spisek na życie premiera Bahamów. Takie oskarżenie syna amerykańskiego prezydenta to nie jest błaha sprawa. I być może trzeba założyć także, że Elliot Roosevelt był przez kogoś szantażowany. Rok później w 1973 roku Elliot wydaje dziwną książkę pod tytułem Rooseveltowie z Hyde Parku: Nieznana historia. Jest to opowieść o jego rodzicach, gdzie ojciec był niemalże przez cztery kadencje i jest to dziś niepobity rekord. Amerykańskim prezydentem. I nie jest to, proszę państwa, piękna opowieść. Elliot opisuje mroczną stronę swojej rodziny: małżeńskie zdrady, kłamstwa i oszustwa. Osobą, która jest w cieniu całej tej sprawy, jest Howard Hughes, który miał wiele związków z CIA, i można zaryzykować stwierdzenie, że był on osobą, która wykonywała dla CIA rozmaite zlecenia po to, aby agencja była kompletnie wolna od podejrzeń. W 1971 roku Hughes jest już chodzącym zombie, ale jego firma, a właściwie imperium, nadal funkcjonowało sterowane przez CIA. Howard Hughes żył w strachu prześladowany przez fobie. Bał się bakterii i wirusów, i właściwie od lat 60. niewiele osób widziało go na żywo. Na niektórych zdjęciach jest cały zawinięty w folię jak mumia. Podpisuje jakieś dokumenty i chroni się przed bakteriami. Dziś można się zastanawiać, czy jest to prawdziwy Hughes, czy może jego sobowtór. Hughes w końcu umiera i jego ciało zostaje przewiezione z Las Vegas do Teksasu. Nikt nie sprawdza, czy jest to rzeczywiście ciało Hughesa. Urzędnicy sprawdzają jedynie jego prawo jazdy. Cliff Irving napisał interesującą książkę o Hughesie pod tytułem Autobiografia Howarda Hughesa. Irving miał być tym, który spisywał wspomnienia Hughesa. Wspomina on tam, że Hughes przyjął pseudonim Tom Gardner po to, aby dyskretnie spotkać się z Ernestem Hemingwayem. Później obaj mieli odbyć lot na Kubę. Wiedzieli, że rejon ten kryje w sobie wielką tajemnicę. Hughes był właścicielem firmy aerokosmicznej i wiele elementów obecnego programu kosmicznego NASA wymyślono właśnie w jego firmie. W jednym z programów z cyklu Polaraxa opowiadałem Państwu o astronaucie Gordonie Cooperze, który odbywał tajne loty szpiegowskie w przestrzeni kosmicznej, a w wolnych chwilach fotografował miejsca, w których znajdowały się wraki rozmaitych statków. Był płetwonurkiem i poszukiwaczem skarbów. Osobiście znalazł pod wodą hiszpańskie złote monety u wybrzeży Florydy i jedno z nich zabrał w przestrzeń kosmiczną. W 1963 roku okrążył Ziemię 23 razy i spędził na orbicie 34 godziny. Jego pojazd wyposażony był w urządzenia mające wykryć rosyjskie instalacje nuklearne. Kiedy jednak przelatywał nad strefą Karaibów, udało mu się wykryć coś, co było anomalią i z pewnością nie było radziecką wyrzutnią. Dziś oficjalnie uważa się, że Cooper odnalazł w ten sposób zatopiony hiszpański galeon wypełniony skarbami. Jerry Roberts jest byłym inżynierem pracującym dla firmy lotniczej McDonnell Douglas i to on stworzył ciasną kapsułę, w której siedział Gordon Cooper. Była to w zasadzie głowica nuklearna rakiety balistycznej, ale pozbawiona swojego śmiercionośnego ładunku. Przestrzeni było tak mało, że astronauta wewnątrz nie mógł mieć więcej niż 180 cm wzrostu. Kiedy kapsuła z astronautą wróciła na ziemię, wpadła do oceanu nieco ponad 6 km od czekającego na nią lotniskowca. Z okrętu wysłano natychmiast helikopter, który odnalazł kapsułę. Chwycił ją hakiem i wraz z astronautą zabrał na lotniskowiec. I już na miejscu, Cooper, żeby wyjść z kapsuły, musiał odpalić mini ładunki wybuchowe w śrubach, aby otworzyć klapę. Cooper nie opowiedział NASA o tym, że zobaczył z kosmosu coś dziwacznego. Zachował tę informację dla siebie. Miał on doskonałą fotograficzną pamięć i zapamiętał położenie i dokładne współrzędne tego obiektu. I już na łożu śmierci, w 2004 roku, opowiedział o tym zawodowemu poszukiwaczowi skarbów, Derylowi Miklosowi. Był on synem przyjaciela Coopera, z którym astronauta miał zażyłe kontakty przez większą część swojego życia. I okazało się też, że Cooper podczas swojego lotu wykonał misję powierzoną mu osobiście przez prezydenta Kennedy'ego. Deryl Miklos zorganizował wyprawę badawczą w miejsce wskazane przez Coopera. I odkrył tam coś, co wymykało się wszystkiemu, co do tej pory znalazł pod wodą. W wywiadzie dla gazety Orlando Sentinel powiedział, że zastanawia się, czy na dnie oceanu w tym rejonie nie siedzi czasem gigantyczny pojazd obcych. Cooper miał zaznaczyć na mapie dostrzeżone pod wodą zatopione obiekty, a następnie Daryl Miklos znajdował je jeden po drugim. Każde miejsce zaznaczone przez Coopera kryło wrak, ale najdziwniejsze było to ostatnie, gdzie na dnie leżało coś trudne do wytłumaczenia, nawet przez człowieka, który był w tej kwestii ekspertem. Powiedział, że podwodna formacja nie przypominała niczego, co widział dotychczas. Z pewnością nie był to wrak statku, bo tak ogromnych statków nigdy na ziemi nie zbudowano. To coś było znacznie większe. Jednocześnie nie przypominało nic, co mogło być tworem natury. Jeśli chciałby to do czegoś porównać, to jedynie ogromny pojazd UFO przychodził mu na myśl. Z wielkiego podwodnego klifu wystawało pięć ramion przypominających lufy armat na pancerniku. Podobnie było z klifem po drugiej stronie, i wszystkich takich przypominających armaty luf było piętnaście. Całość pokryta była grubą warstwą koralowca i według jego ekspertyzy koralowiec rósł tu setki, a może nawet tysiące lat. Na mapie kosmicznej Coopera miejsce to było podpisane obiekt niezidentyfikowany. I proszę zwrócić uwagę, Cooper nie nazywa tego obiektu wrakiem. Gordon Cooper wierzył w UFO i wierzył, że Ziemię odwiedza ktoś z innej planety. Uważał też, że wiele z takich pojazdów lądowało w tej właśnie części świata. Czy są to ruiny Atlantydy, czy jest to część tego, co sonarem sfotografowała Paulina Zelicki? Jej historia jest doskonałym przykładem, jak bardzo jesteśmy kontrolowani przez media głównego ścieku, proszę państwa. Jej historia miała szansę znaleźć się na głównych stronach gazet, ale została szybko wyciszona. A i widzowie czy czytelnicy nie czuli potrzeby, aby się o nią dopominać. Te wszystkie elementy, części tej układanki pochodzą z rozmaitych miejsc i od ludzi niezwiązanych ze sobą, ale całość sugeruje, że być może Casey miał rację, że część pozostałości po zaginionej cywilizacji znajduje się właśnie tam na dnie Atlantyku i gdzieś na Karaibach. Jakby tego było mało, potwierdza to w jaki sposób istnienie w tym rejonie tak zwanego Trójkąta Bermudzkiego. Potwierdzają to także badania niejakiego Egertona Sykesa, który poszukiwał Atlantydy w tym rejonie. I co ciekawe, Sykes był agentem brytyjskiego MI6. Prowadził swoje badania od lat 50. do 80., czyli do samej swojej śmierci. Pisał on, że kraje wokół tego rejonu są świadome tego, co kryje się na dnie morza. Rosja poprzez Kubę usiłowała włączyć się w te badania, co od razu wywołało napięcie polityczne. Miejsca, które łączą się w jakiś sposób z widzianą we śnie przez Casey Poseidonią, to Miami, Bimini, Andros Island, Kuba i półwysep Yucatan. Pod wodą u wybrzeży wyspy Andros odkryto serię platform. 11 tysięcy lat przed naszą erą poziom morza był średnio o 35 metrów niższy niż jest obecnie. Taka sytuacja sprawiała, że dzisiejsze Wyspy Bahama byłyby jednym lądem, wyspą, która mieści się dość dobrze w platońskim opisie Atlantydy. Tematem zajmował się bardziej znany jako kryptozoolog Ivan Sanderson, który był jednocześnie agentem brytyjskiego wywiadu i zajmował się odkrytą na dnie morza gigantyczną strukturą tuż u wybrzeży Bimini. Zastanawia ilość osób związanych z agencjami, które to szperają i szukają czegoś w tym rejonie. Pojawia się tam na przykład Maurice Jessup, który napisał słynną książkę Case for UFO. Jesup prowadzi bliżej nieznane wykopaliska archeologiczne na Półwyspie Yucatan. Tak zwaną drogę Bimini odkrył w 1968 roku oceanograf z Yale Joseph Manson Valentine. Valentine odkrył megalityczne struktury na Florydzie, do których dziś nikt nie potrafi dotrzeć. I ciekawe jest to, że tematem tym interesowała się oczywiście również CIA, i ten rejon przez dwa lata badał John Alexander pułkownik i obecnie dyżurny ufolok agencji. I proszę Państwa, przez milenia wiedza na temat Atlantydy właściwie nie istniała. Żyjemy w czasach, w których mamy szansę uchwycić, czym naprawdę była zaginiona cywilizacja. Do tej pory nie byliśmy w stanie sięgnąć wstecz dalej niż pięć tysięcy lat. Do tego dochodzą problemy z datowaniem, a także z modelem rozwoju cywilizacji, która powinna powstawać na drodze ewolucji. Tymczasem metody i technologia budowania, na przykład w starożytnym Egipcie, była niezwykle zaawansowana. Trzy tygodnie temu wszystkie periodyki naukowe zajmujące się archeologią podały informacje na temat odkrycia podwodnej jaskini na Półwyspie Jukatan, gdzie wydobywano czerwoną ochrę, która miała być wykorzystywana jako pigment do malowania. Według akademickich naukowców ochrę wydobywano w tym miejscu już 12 tysięcy lat temu, a więc w czasach, kiedy kataklizm zatopił Atlantydę. To, co w Ochrze jest interesujące, to fakt, że wydobywały ją i przerabiały wszystkie najbardziej starożytne kultury. Jaskinia na Jukatanie została odkryta w 1966 roku, ale od tamtego czasu nikt nie prowadził tam żadnych badań, aż do teraz. W 1966 roku miejsce to odkrył Wiktor Segovia Pinto. Był on archeoastronomem. Odkrył on starożytne miasto Majów Dzibilczun, gdzie w głównej świątyni odkryto siedem figurek i nazwano ją świątynią siedmiu lalek. Odkrył on także świątynię Jaguara, pełną artefaktów. I dokonał wówczas czegoś niezwykłego. Nie tylko nie zabrał z tego miejsca żadnego z artefaktów, ale kazał zamurować wejście do pomieszczenia i o tym, dlaczego to zrobił. Będzie już w następnym programie. Bo na dziś to już wszystko, proszę państwa, temat jest fascynujący, bo daje szansę na realne odkrycie czegoś absolutnie niezwykłego. Z pewnością będę dalej kontynuował ten wątek, a dziś kończę także dlatego, że mam ważny komunikat dla wszystkich patronów wspierających ten program na Patronite. Patronite przerwał ze mną współpracę w dziwaczny sposób. Do tego Patronite nie pozwala mi zamknąć konta, pisząc, że będą ze mną pertraktować. Pertraktować nie ma o czym, bo Patronite nie wysyła mi na razie środków, bo nie spełniam ich najnowszych wymogów. Dlatego, nie wnikając już w szczegóły, bardzo proszę wszystkich Państwa wspierających mnie przez Patronite o wycofanie swojego wsparcia. To także dobry moment, żeby przemyśleć, czy warto wspierać ten projekt, czy nie. W przypadku, jeśli uznacie Państwo, że tak, w opisie filmu jest link do amerykańskiego Patreona. Jeśli nie, Serdecznie dziękuję za to, że byliście z Polaraxą, podtrzymując jej istnienie. Za wszystko to jestem naprawdę bardzo wdzięczny. Coś dużo ostatnio różnych czarnych chmur nade mną, ale żegluję dalej. Trzeba przetrwać ten sztorm. Dziękuję za uwagę, mówił kres